Dorosłe dzieci. Wsparcie w procesie dojrzewania w rodzicielstwie. Hanna Zielińska i jej goście odpowiadają na wyzwania, przed jakimi stają współcześni rodzice. Podcast Dorosłe dzieci. Tylko na tok.fm.pl. Podcast Dorosłe Dzieci, pierwszy odcinek w nowym sezonie. W całym sezonie będziemy Państwa rodziców wspierać w różnych wyzwaniach rodzicielskich. Będziemy starali się doradzić, będziemy starali się inspirować, pokazywać różnego rodzaju wyjścia z trudnych sytuacji. Dzisiaj sytuacją wyjściową, potencjalnie trudną, praktycznie, jak pokazuje życie, też nie tylko potencjalnie trudną, jest wspólne przechodzenie z naszymi dziećmi przez edukację matematyczną. Sami dobrze pamiętamy z naszego dzieciństwa, że bywało niełatwo, a do tego jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak dużo zmian w szkole i z reguły te zmiany oceniamy jako coraz bardziej niekorzystne, edukacja matematyczna na tym cierpi tym bardziej, a mamy dzisiaj w studiu ekspertów od edukacji matematycznej, osoby, które można powiedzieć chronią prawa dziecka do edukacji matematycznej i dzisiaj pomogą nam, rodzicom, przebrnąć przez problemy, które czekają nas w tym roku szkolnym. Naszymi gośćmi są dzisiaj autorzy książki Gen Liczby, którą to książkę omawialiśmy jakiś czas temu na antenie Radia Tok FM i zachęcamy Państwa do odsłuchania podcastu o tej książce. Autorzy różnych książek dydaktycznych, podręczników dla dzieci, programów nauczania, wykładowcy. Dr Małgorzata Skóra, pedagogzka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Lisicki, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy dzisiaj wesprzeć rodziców w tej właśnie edukacji matematycznej dzieci, a Państwo od lat trzymają rękę na pulsie. Już wiemy, że piszą Państwo nie tylko podręczniki, ale też programy, więc może takie wprowadzające nas wszystkich kwestie dotyczące tego, jak Państwo widzą obecną sytuację, stan podręczników i programu nauczania matematyki na nowy, rozpoczynający się właśnie ledwo rozpoczęty rok szkolny. Programów jest wiele, ale za bardzo nie wiemy, ponieważ nauczyciel wybiera program i na szczęście ma jeszcze jest pewna podstawa i jest nauczyciel programowa, ma pewną swoją swobodę. Ale podstawa jak podstawa, a więc każdy program może ją rozwijać w dowolną stronę, więc programów nauczania jest bardzo dużo, podobnie jak podręczników na rynku, z których nauczyciele mogą wybrać ten, który jest dla nich. Kolejność jest taka, jest podstawa programowa, którą określa państwo, czyli to minimum, czego się mają dzieciaki uczyć w Polsce. Do tego powstają programy do poszczególnych przedmiotów, tak? Czyli jest programowana edukacja. Do programów powstają pomoce dydaktyczne typu podręczniki, książki, zeszyty ćwiczeń i tak dalej, tak? I podręczniki, jak podręczniki, jedne są lepsze, drugie mniej lepsze. I od mądrości nauczyciela zależy, który z nich wybierze. No i tutaj rzeczywiście jest ten haczyk. Mądrość nauczyciela, ale też pewnego rodzaju rozeznanie, bo przynajmniej jeśli chodzi o edukację początkową, no nauczyciel nie jest ekspertem w każdym z przedmiotów, którego naucza. Na tym też zresztą ma polegać edukacja zintegrowana. No i tutaj bardzo łatwo o jakieś potknięcie, o jakiś błąd. A państwo tutaj w zasadzie są w stanie zaoferować jakieś wsparcie. Dzisiaj chcemy porozmawiać przede wszystkim o wsparciu dla rodziców. Być może nauczycielom poświęcimy osobny odcinek. Co, jeśli chodzi o tę edukację początkową, 1-3, grozi naszym dzieciom, jeśli chodzi o edukację matematyczną? Gdzie tutaj są jakieś potencjalne pułapki, które państwo ze swojego doświadczenia widzą? Czy to jest w ogóle bardzo ważny okres, kiedy dzieci się uczą matematyki? Dlatego, że jeżeli powstają trudności, to one nie wynikają z zaległości, tylko z tego, że rozwój dziecka przebiega albo wolniej, albo nieharmonijnie. I to jest kłopot. To znaczy, jeżeli w porę się nie zareaguje, to potem mogą być znacznie większe kłopoty. I nie ma na co czekać. Często się pomaga przedszkolakom. I najlepszym sposobem, który ja nie sądziłam, że jeszcze to powiem, pracując kiedyś w szkole i pomagając dzieciom z trudnościami w uczeniu się matematyki, zawsze uważałam, że w szkole dziecko powinno dostać pomoc od specjalisty, ale ponieważ dzieje się jak dzieje,
to chyba najlepszą pomoc rodzice uzyskają w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Hmm. Znaczy, tam mają pewność, że ten, kto się zajmie ich dzieckiem, zna się na rzeczy. Wie, jak to zrobić, wie, jak dziecku pomóc. A ponieważ jeżeli trafi w szkole na specjalistę, który jemu pomoże, to jest okej, jest bardzo dobrze. Im bliższa pomoc dziecku, tym lepiej. Ale chce pani powiedzieć, że problemy z matematyką nie są w istocie problemami merytorycznymi, tylko są problemami do rozwiązania na poziomie emocjonalnym właśnie. Różnie. Emocjonalnym, ale też intelektualnym. A więc tutaj trzeba znaleźć kogoś, kto będzie wiedział, dlaczego dziecko ma problem. My ostatnio uczymy takie metody zadawania pytań dlaczego. To znaczy, jeżeli dziecko nie potrafi mnożyć, to nie znaczy, że jemu dać trzeba więcej zadań na mnożenie. To jest jeden z najczęstszych błędów, jakie się robi. No, trzeba oczywiście sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to dziecko nie potrafi mnożyć. Mhm. Jeżeli odpowiem sobie na to pytanie, że nie potrafi mnożyć, bo nie potrafi się skoncentrować uwagi. Czyli pracujemy nad koncentracją. Dokładnie. I jeżeli mam piątkę dzieci, to z tej piątki dzieci każdy z nich może mieć kłopot z mnożeniem z różnych przyczyn. A niestety w szkole się często dzieje tak, że dzieci idą na zajęcia dodatkowe, nie potrafi mnożyć, to dostaje zajęcia z mnożenia. Jeżeli trafi do specjalisty, on tego nie zrobi. To teraz zatrzymajmy się przy tym mnożeniu, bo to jest rzeczywiście temat, który pojawia się jako problem, jako jeden z pierwszych problemów z matematyką w drugiej klasie, w trzeciej klasie i faktycznie rodzice zazwyczaj myślą, o, moja wina, za mało z dzieckiem ćwiczyłem, a jeśli jest się matką, no to na drugie imię ma się wyrzuty sumienia w Polsce, więc moja wina, musimy klepać się z dzieckiem więcej i powtarzamy przy różnych okazjach, łapiemy dziecko na placu zabaw, podczas kąpieli, przy stole i klepiemy. Jak jako rodzic możemy pomóc znaleźć odpowiedź, pomóc sobie i dziecku na to, dlaczego z tą tabliczką mnożenia jest problem, nie idąc od razu do poradni pedagogiczno-psychologicznej? Dalszej części audycji posłuchasz na platformie podcastowej tok.fm.pl. Link do podcastu znajdziesz w opisie do tego filmu.